Bezzałogowe statki powietrzne klasy Mahle w warunkach polskich, ich przydatność w warunkach Polski jest delikatnie rzecz biorąc mocno dyskusyjna. A to z uwagi na ich charakterystykę. To jest sprzęt duży, drogi i rozpoznawczy. W związku z tym na liście celów do zwalczania ma bardzo wysoki priorytet. Żeby go osłonić podczas działań bojowych, musielibyśmy odciągać siły, które w tym samym czasie mogą walczyć o przewagę w powietrzu. Możemy wykorzystać efektywniej charakterystyki, jakie mają bezzałogowce klasy taktycznej średniego zasięgu, czyli program Gryf. Jeśli będziemy potrafili wykorzystywać je efektywnie, a wszystko to, co się dzieje w chwili obecnej w wojsku, świadczy o tym, że tak, świadczy o tym też prawie 10-letni dorobek użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w wojsku, to tak, wtedy tak. Możemy sobie zbilansować klasę Mahle klasą taktyczną średniego zasięgu. Klasa Mahle wykazała swoją pełną przydatność w konfliktach asymetrycznych i to jest bezdyskusyjne. Natomiast w konfliktach konwencjonalnych, w konflikcie konwencjonalnym, kiedy przeciwnik dysponuje środkami obrony przeciwlotniczej, notowania klasy Mahle gwałtownie spadają, ponieważ porusza się ona na wysokościach, na których jesteśmy w stanie ją zwalczać, zarówno my, jak i nasz potencjalny przeciwnik. Porusza się przewidywalnym torem lotu, to nie jest myśliwiec. W związku z tym staje się nie tylko celem o wysokim priorytecie, ale staje się też celem relatywnie, można powiedzieć, łatwym do zniszczenia. Natomiast miejmy na uwadze to, że małe bezzałogowce funkcjonują w wojsku od dekady, tak? Czyli jest to bardzo długi okres czasu. Miejmy na uwadze to, że w wojsku istnieje doświadczenie, jeśli chodzi o większe typy bezzałogowców. Przypomnę tutaj zerwany kontrakt na dostawę większych bezzałogowych statków powietrznych. Natomiast doświadczenie personelu latającego, który wykonywał misje z tymi samolotami w Afganistanie, to pozostało w wojsku. Więc doświadczenie mamy i zasadniczo rzeczywiście powinniśmy to robić etapami. Daleki byłbym od używania słowa rewolucja. Mówimy raczej o ewolucji i powstaniu kolejnego środka walki. I w historii wojskowości, w historii działań wojennych nie jest to rzecz nowa. Czołg, samolot, to wszystko kiedyś się zaczęło i dzisiaj to wszystko potrzebuje swojej własnej taktyki użycia, swoich własnych doktryn, swoich własnych zasad działania. I tak samo jest z bezzałogowymi statkami powietrznymi, które są niczym innym jak robotami. One też za chwilę będą miały taktykę, zresztą wojsko posiada już taktykę wykorzystania bezzałogowców klasy mini, natomiast one wpisują się w ten taką wielowiekową ciągłość do tego, żeby odsunąć się od przeciwnika, a jednocześnie zachować możliwość rażenia.